Dlaczego stoimy akurat przy mapie wskazującej szlaki drogowe powiatu bialskiego? No, proszę Państwa, bardzo długo wyczekiwana inwestycja, budowa drogi powiatowej z obiektem mostowym Perkowice-Kłoda Duża. To jest właśnie tutaj ten obiekt, który wskazuje akurat dzisiaj na mapie. Proszę Państwa, jest to bardzo długo wyczekiwana inwestycja. Wartość całego zadania jest to kwota blisko 8 milionów złotych, z czego otrzymaliśmy dofinansowanie z rezerwy ministra w wysokości 3 250 000 złotych. Prace przebiegają pełną parą. Ten nowo wybudowany obiekt mostowy połączy dwie gminy, gminę Biała Podlaska z gminą Zalesie. Budowa przede wszystkim skróci dojazd okolicznym rolnikom do ich gruntów, no ale przede wszystkim będziemy mogli spać spokojnie, bo ten most, który został rozebrany, już był w bardzo złym stanie technicznym. Bardzo się cieszę, że udało nam się uzyskać dofinansowanie na realizację tego zadania. No i oczywiście tutaj też wielkie słowa wdzięczności kieruję w stronę radnych powiatowych, że również te potrzebna druga transza została zabezpieczona w budżecie powiatu. W ogóle 2023 rok, panie starosto, to chyba rok pod znakiem mostów w powiecie bialskim, w przygotowaniu most w miejscowości Wysokie, a również ruszyły już prace, przynajmniej projektowe i przetargowe, dotyczące przebudowy trasy przez Czosnówkę. Tutaj pojawi się na rzece Rutka kładka rowerowa dla pieszych, podobna jak ta w Grabanowie. Dokładnie, proszę Państwa, rok 2023 będzie też takim rokiem obfitującym w wiele inwestycji. Przygotowujemy właśnie dokumentację na przebudowę mostu w miejscowości Wysokie na rzece Krzna. Ten most też jest w bardzo złym stanie technicznym i tutaj też kompleksowo zechcemy przebudować odcinek drogi przez miejscowość Wysokie. Również mam nadzieję, że uzyskamy dofinansowanie, żeby można było przebudować właśnie ten most, który jest w bardzo złym stanie technicznym. Czosnówka, lada moment, ogłosimy już postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. No i chcemy jak najszybciej ruszać z inwestycją, bo wiem, jak długo już mieszkańcy Czosnówki czekają na tę inwestycję. Czosnówka to taka miejscowość, w której powstaje bardzo dużo nowych domów. Praktycznie to jest taka, bym powiedział, sypialnia Białej Podlaskiej, więc tutaj oczywiście chcemy zwrócić szczególną uwagę na poprawę bezpieczeństwa, więc przy budowie tego nowego odcinka drogi powstanie tam również ciąg pieszo-rowerowy, co niewątpliwie poprawi bezpieczeństwo użytkowników tego miejsca.